Dzień dobry, witam Państwa w dużym pokoju z książką. Dzień dobry, Paweł. Dzień dobry, Małgorzato. No, cześć, kolejne spotkanie przed nami i kolejne książki do prezentacji. Jaką masz tym razem literaturę? Same niespodzianki. Same niespodzianki tak naprawdę. Do ostatniej chwili jeszcze to się ważyło, co ja tutaj dziś będę pokazywał, ale gdzieś ostatnio przeszedłem do pewnej lokalnej księgarni i gdzieś tak parę skarbów się znalazło. Wydawałoby się, że literatura iberoamerykańska jest martwa, ale jednak nie jest. Debiut w Polsce, Cezar Ayra, trzy opowieści. To jest autor, który ja później go sobie sprawdziłem, gdy nabyłem książkę. Okazuje się, że to jest autor, który, słuchaj, jest gdzieś wymieniany ciągle co roku w gronie noblistów potencjalnych. Ja o nim w ogóle nie słyszałem. To jest autor dość płodny, wydał już bodaj ponad 100 książek. Faktem jest, że w dużej mierze to są kruciaki. One tam mają te parędziesiąt, sto parędziesiąt stron, bo to jest taki autor, można powiedzieć, troszkę no, teledyskowy, żeby takiej konwencji użyć. Te trzy opowieści to jest debiut w Polsce, jak powiedziałem, wcześniej były jakieś dwa tylko krótkie, krytyczne jego teksty i zawiera, jak sam tytuł mówi, trzy opowieści. Dowód, jak zostałam zakonnicą i jeszcze trzecią, której tytuł sprawdzę, bo mi teraz uciekł. I trzecia się nazywa Płacz. To są takie właśnie historyjki, bardzo dynamiczne. W ogóle to jest bardzo ciekawa seria, wydawnictwo Solineum, nie wiem czy znałaś, ona się nazywa Z kraju i ze świata. Nie za wiele tytułów się do tej pory ukazało, ale generalnie chyba sięgnę po inne, bo to akurat było dość ciekawe. Ta powieść, a w zasadzie te powieści są intrygujące, tak jak intrygujący jest autor. On jest taki troszkę rock'n'rollowy, można powiedzieć, taki gdzieś tam tarantinowaty wręcz w tych swoich opowieściach. Ale to jest bardzo ciekawy człowiek. Ja może mniej więcej nawet powiem o nim niż o tych książkach, bo książki są krótkie, to są syntetyczne rzeczy, bardzo ciekawe fabuły, co trochę powiem, ale sam autor jest ciekawą postacią. To jest między innymi tłumacz. On tłumaczył tak różnych autorów jak nasz Potocki, jak Stephen King, jak Franz Kafka, czyli to jest praktycznie całe spektrum rozmaitej literatury gatunkowej, nie tylko gatunkowej. Wiele nagród już dostał, nie tylko u nas jest tak nieznany, to jest taka specyfika jego. Natomiast pisze bardzo ciekawie, to nie do końca jest moja wrażliwość, ja nawet nie wiem, czy mógłbym powiedzieć, że to mi się tak z pełnym przekonaniem podoba, ale na pewno jest ciekawe, bo to jest taka estetyka troszkę, nie wiem, takie duża rola przypadku, duża rola takiego jakiegoś właśnie tarantinowskiej jakiejś takiej rozwałki wręcz nawet mówiąc, z rodem z Urodzonych Mordersów czy z Pulp Fiction. Z czym bym to mógł porównać, to do powieści Bolana, tak? Do Dzikich Detektywów. Tylko to jest w pigułce, bo dzicy detektywi to się ciągnęli i na końcu już człowiek sam był dziki od tego wszystkiego. Tutaj w tych małych stężeniach działa to lepiej moim zdaniem i no, na pewno jest to bardzo ciekawa proza. To, co mówiliśmy w ostatnim programie, to nie jest młody autor, on ma rocznik 1949, no i nagle ma, bo ta książka w Polsce została wydana w roku 2019, polski debiut. Bardzo ciekawa rzecz, polecam w ogóle całą tę serię od wydawnictwa Solineum. Ja sięgnę, zobaczę, co tam jeszcze mieli, ale te trzy opowieści Cezara Ayry, jedna podobała mi się bardzo, jedna była ok, jedna była taka może nie tyle słabsza, ale troszkę się po prostu z nią rozminąłem, bo to są historie takie zupełnie, można powiedzieć, punkowe. Gdzieś mamy jakieś nastolatki, które gdzieś się przypadkiem spotykają i do czego to prowadzi, to po pierwszych paru stronach człowiek by w życiu się nie domyślił. Mamy jakiegoś Japończyka, zabójcę, czy powiedzmy takiego człowieka z zasadami, do tego się jakiś literat taki niedorzeczny i też ich interakcje po prostu owocują przypadkami, to jest szereg zbiegów okoliczności, no typowo właśnie takich filmowych, jak pamiętasz Pulp Fiction czy tego typu rzeczy, to się tu dzieje. Jest też wątek polski, bo gdzieś tu Gombrowicz jest obecny w tej prozie, widać, on zresztą na Gombrowicza bardzo patrzył chyba momentami i na pewno ten Gombrowicz w jego twórczości jest obecny, on go zresztą bardzo szanował. Nie ma takich, widać, wątków, gdzie nasi autorzy jakoś by się jednak nie przebijali. Tutaj dziwna ta książka, no ja wiem, nie każdemu się spodoba. Trochę się miesza taka potoczystość, trochę się miesza filozofia z jakimiś właśnie krwawymi nawet scenami. Ciekawy bardzo miszmasz. Chyba warto, żeby każdy wyrobił sobie własne zdanie. Cezar Ayra, trzy opowieści od wydawnictwa Solineum. No, to się ciekawie zapowiada. No ja mam nowość literacką, kolejną książkę Marcina Wichy, Kierunek zwiedzania. Zobacz, jak dobrze dopasowana okładka, prawda, jaki niesamowity kierunek.
Właśnie, no, związane jest to oczywiście z Kazimierzem Malewiczem, głównym bohaterem tej książki. To w dodatku jeszcze można dotykać. To jest o dziwo płócienna okładka. Jedyny minus tego jest taki, że strasznie się brudzi. Ja tę książkę tak prawie skończyłam czytać i ona już jest pobrudzona strasznie, prawda? Czyli już drugi, trzeci czytelnik ją po prostu zniszczy zupełnie. No to jest opowieść o Kazimierzu Malewiczu, polskim malarzu, i tak jak tytuł mówi, kierunek zwiedzania, tak też jest poprowadzona ta historia. Tutaj ona jest podzielona, książka, to jest biografia, ale bardzo subiektywna i bardzo autorska, i poprowadzona jest ta książka tak, jakbyśmy byli w wirtualnym muzeum i oglądali biografię, literacką biografię, bo to jest literacka biografia właśnie Kazimierza Malewicza, czyli przechodzimy od kolejnego roku do kolejnego roku, od kolejnego wydarzenia do kolejnego wydarzenia. Mamy przewodnika, który się do nas zwraca bezpośrednio, a teraz, proszę Państwa, może na ten szczegół należy zwrócić uwagę, a teraz idźmy dalej. Ta pierwsza żona to był przypadek, idziemy do kolejnego małżeństwa. Tak. Tutaj, tu ojciec go oszukał, bo ojciec nie chciał, żeby był Kazimierz Malewicz malarzem, i oszukał go, że wysłał jego pracę do Instytutu Sztuk Plastycznych Rosyjskiego, oczywiście, żeby się uczył tego malarstwa. Rodzina Polaków oczywiście, bo to i Ukraińcy, i Rosjanie mają pretensje do Malewicza, ale on pochodził z rodziny polskiej. To jest ten malarz, jeżeli ktoś nie wie, od tego czarnego kwadratu na białym tle, prawda? Ja nie koniecznie, tak, ja nie koniecznie przepadam za tym malarstwem, muszę przyznać, a książkę otworzyłam ze względu na autora, na Wichę, i nie jestem niezadowolona, że ją przeczytałam. Tak jak powiedziałam, idziemy od sali do sali. Myślę, że nawet pomysł Wicha wpadł ze względu na pandemię, prawda? Że to jest takie wirtualne zwiedzanie. Tym razem literackie, czyli ten pomysł właśnie takiego przechodzenia od epizodu do epizodu, od roku do roku. No, takiej biografii, muszę przyznać, jeszcze nie czytałam. Mimo że ja jestem czytelniczką ostatnio biografii, chociaż kiedyś, jeszcze parę lat temu, nie nazwałabym siebie czytelniczką biografii, tylko no teraz jest zaczęsienie tych biografii. Tak jak już powiedziałam w ostatnim odcinku, jeszcze Szymborska na mnie czeka, a już gdzieś tam w jakichś zapowiedziach wydawniczych czytam, że kolejne powstają, i już mam ochotę otrząsnąć się z nich na zasadzie już nie będę, już koniec. No ale cóż z tego, jak mnie tak kuszą te wydawnictwa. No ja polecam, to się dobrze czyta, to są króciutkie rozdzieliki, takie jakby epizody, etiudy, prawda, które są właśnie esencją kolejnego wydarzenia. No a Malewicz miał ciekawe doświadczenia, no bo przeszedł przez ten cały socrealizm sowiecki, komunistyczny, więc i to się dobrze tutaj czyta. Widać, że Wicha lubi swojego bohatera i tak właśnie nas oprowadza po jego biografii i po jego twórczości. Nie? No więc polecam Kierunek zwiedzania i idziemy wszyscy do tego kwadratu. To była rewolucja przecież w sztuce, prawda? No, nigdy tego nie rozumiałam i nie zrozumiem, i dobrze, mam prawo, ale... Czyli w książce to nie było jakoś wyjaśnione, jak to ten... Czyli nie, jak dochodził do tego, tak, chodziło o to, że to jest taki coraz większy minimalizm, prawda? Że wszystko, po prostu sztuka polega na odrzucaniu niepotrzebnych szpargałów, nie? Więc jest to, no idziemy do tego kwadratu. No więc zapraszam do lektury. Książka na pewno warta polecenia. Okej. Okay. Ja mam znowu coś takiego nietypowego, ale może długo będzie bardzo typowe. Wydawnictwo Dowody na istnienie. I to jest taka książeczka, która się nazywa Obudzę się na Shibui. Debiutantka, w ogóle debiutantka tą książką, debiutantka w Polsce, Anna Cima, młoda Czeszka. Seria ta autorska nazywa się Sztechlik.
nazwa nieprzypadkowa, bo serię robi Mariusz Szczygieł, a on tu pisze, że Szteklik, no to właśnie Szczygieł po czesku i on się tu podjął, że będzie czeskie książki promował w tej serii, nie tylko powieści, także opowiadania, także jakieś reportaże. Niektóre premierowe, inne zapomniane, to będzie taka seria autorska, ja mam na razie dwie pozycje, tą już mam na tapecie, druga czeka. Bardzo fajnie wydana, ładna, zobacz, to jest taka... Bardzo ładne. Już jak mi zdjęcie przesłałeś tej książki, to już byłam pod dużym urokiem. Z takimi wyklejkami też dotyczącymi. W ogóle ładna, taka nietypowa czcionka, bardzo, bardzo porządnie, ale dowody na istnienie ładnie wydają książki, to akurat też nie jest nic nowego. Przyznam, że kupiłem z ciekawości, bo nie jestem zwolennikiem prozy młodych Czeszek generalnie, choć nie to, żebym nie wiadomo ile czytam oczywiście, ale powiem inaczej, byłem troszkę nieufny co do prozy młodej Czeszki. Natomiast to mnie skusiło to ten miks Pragi i Shibui, czyli Japonii, czyli Tokio, bo to jest właśnie taka historia, na kilku planach się rozgrywa równocześnie. Zaczyna się w ogóle tragicznie, jeżeli ktoś by na to poszedł, ale tragicznie nie w sensie, że coś się złego dzieje, tylko tragicznie, jeśli chodzi o, że tak powiem, sposób narracji wybrany, bo to jest pamiętnik takiej troszkę egzaltowanej szesnastolatki, która gdzieś opisuje życie domowe, sympatie, jakieś tam sercowe sprawy, no pokolenie TikToka powie, że bardzo to lubi oczywiście ci, którzy z niego czytają, no ale człowiek taki troszkę już dojrzalszy w latach, to patrzy na to i mówi sobie, gdzie tkwi haczyk? Na szczęście to się zmienia dość szybko, pojawiają się inne plany i nagle się okazuje, że to jest powieść bardzo, bardzo mądra, rozpędzająca się z każdą stroną i dodatkowo jeszcze oferująca taką no, intertekstualność, bo w środku mamy kilka powieści, bo ta dziewczynka, która później gdzieś jest uwięziona poprzez moc, magię jakiegoś marzenia, tak tylko troszkę mówię naokoło, żeby nie spoilerować, właśnie w japońskiej Shibui, w takiej dzielnicy, której nie może opuścić. Jednocześnie później jest innym planem, jest już studentką japonistyki, tłumaczy teksty jakiegoś tam zapomnianego japońskiego autora, jego teksty się tu pojawiają, w ogóle Anna zrobiła takie coś, że ona go sobie zupełnie wymyśliła, gdzieś później doczytywałem, że czytelnicy książki sobie sprawdzali, gdzieś szukali tego autora w Wikipedii, byli zbulwersowani, że go nie ma, czyli że jest tak prawdziwy, no bo ona tu miesza, czyta o Abeko, bo bohaterka czyta sobie Murakamiego, no to dlaczego by tego jednego też nie miała skądś wziąć, zwłaszcza skoro tak dokładnie gdzieś tam go ma rozpracowanego. No i się zmieniają te czasy, raz jest dojrzałą osobą, studentką, raz mówi ten autor, raz mówi ta szesnastolatka. W ogóle ten miks Pragi i Tokio, to jest dwóch takich dziwnych, nietypowych miast, magicznych dla mnie obu w jakiś tam sposób. Bardzo ładnie napisane, ten styl właśnie na początku, jak powiedziałem, pamiętnik pensjonarki, później to już jest taki prawie traktat japoński, taki można powiedzieć, nawiązujący do najlepszych jakiejś tradycji japońskiej powieści, to wszystko jest zamierzone, to jest w tym wszystkim najlepsze. Czuć, jak autorka ma kontrolę nad tą książką. Momentami widać pewne takie drobne błędy, że to jest jeszcze debiut, ale bardzo ciekawa proza, bardzo przyjemna przy tym, taka jakaś mimo wszystko pozytywna. To jednak coś ci Czesi mają jakiegoś takiego w sobie, że nawet jak piszą o Japonii, o Tokio, o tych w sumie czasem ciężkich tematach i hermetycznym bardzo kręgu kulturowym, że to jest jakieś takie mimo wszystko swojskie. Dowody na istnienie, seria Mariusza Szczygła, seria Szteklik, Anna Cima, Obudzę się na Shibui. Ja byłem na Shibui i wolałbym jednak tam za długo nie być. To było fajnie, ale tak od pewnego momentu już wystarczy. A ona się prawie całą książkę przez to buja z tą Shibuią, także kto ciekawy, zachęcam, żeby zobaczył, dlaczego tak było, skąd to się wzięło i jak się to wszystko jednak wyjaśnia, bo wszystkie te jakieś różne plany narracyjne się bardzo ładnie spinają na koniec. No super. No a ja wyruszyłam w niesamowitą podróż. No tak, to jest naprawdę niesamowita podróż. Kolejna wielka książka Artura Domosławskiego. Tym razem Wygnaniec, 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Wydała to Wielka Litera. I faktycznie Wielka Litera, jak widzę po objętości. Tak, tak. Stron wiele. Książka bardzo dobrze napisana, no ale my już to wiemy, że Artur Domosławski no po prostu pisze świetne biografie, biografię Ryszarda Kapuścińskiego. Pamiętasz, to była ta pierwsza taka biografia niepomnikowa w Polsce. Zrobiła wielką awanturę, prawda, żona się zaczęła procesować z Domosławskim. Tam naprawdę poszło na noże, a teraz, ale on przekorował pewien szlak.
I od tego momentu biografie, które powstają w języku polskim, i właśnie mi się wydaje, że to dzięki niemu i że to on stworzył tę nową szkołę biografii polskiej. I dostało mu się po uszach i o tym też tutaj trochę jest, bo okazuje się, że z bohaterem tej książki, Zygmuntem Baumanem, wielokrotnie rozmawiał Domosławski na temat tamtej swojej biografii i Bauman bardzo mu kibicował. Zresztą domyślamy się chyba tego, jeżeli trochę cokolwiek wiemy o no, wielkim myślicielu polskim, prawda, XX wieku, który o wiele bardziej doceniany był za granicami Polski niż w Polsce. Ja muszę przyznać, że do Baumana miałam zawsze taki ambiwalentny stosunek ze względu, no tak, no, ze względu na jego biografię i ze względu na jego na przykład ocenę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, ze względu na jego ocenę Jaruzelskiego, prawda, bo on widział w nim jakiegoś takiego no, Konrada Wallenroda, który rozbija od środka system, prawda, a ja jednak miałam zupełnie inną ocenę tamtej rzeczywistości i z wieloma poglądami Baumana politycznymi się nie zgadzam zupełnie i zupełnie tego nie rozumiem. On do końca był komunistą i to komunistą, prawda? Dla niego lektura Marksa była do końca życia bardzo ważną lekturą. Artur Domosławski z dużą sympatią opowiada o swoim bohaterze, naprawdę dużą. Opowiada o jego dzieciństwie w Poznaniu. To jest akurat też moje dzieciństwo w Poznaniu, oczywiście dużo, dużo, dużo lat później, ale rozpoznaję miejsca, bo to były akurat miejsca bliskie mojego mieszkania w Poznaniu, tam gdzie Baumowie mieszkali. Jego takie wykluczenie, on zawsze był człowiekiem wykluczonym, no to on, jego dotknął i ten antysemityzm przedwojenny, potem wojna, ucieczka na wschód, potem no, straszne życie w sowieckiej Rosji, w czasach II wojny światowej, powrót z wojskiem sowieckim, prawda, na terytorium Polski, potem no, służba w wojsku cały czas, między innymi był w tych oddziałach, które rozprawiały się z partyzantką Akowską i to czasami w polu, nie tylko był tym nauczycielem ideologii, bo de facto był w taki sposób zatrudniony w tym wojsku, ale czasami w polu też Domosławski to wyraźnie sugeruje, bywał, no więc no miał takie czarne strony swojej biografii. On to w rozmowach tłumaczy bardzo jasno, że no taka była jego decyzja i on nie wie, czy po latach nie zadecydowałby inaczej. Książka jest bardzo uczciwa. Domosławski oddaje głos wielu bohaterom, wielu świadkom, opowiada o no, no, wielu wygnaniach, dlatego taki tytuł, Wygnaniec, o wielu wygnaniach Baumana. Wiemy, że został wyrzucony de facto z Polski w 1968 roku z całą rodziną, prawda? Troszeczkę zakorzenił się w Izraelu, bardzo źle się tam czuł, bo konflikt pomiędzy Żydami i Palestyńczykami odczytywał tak jak te konflikty w Europie. No i ostatecznie zakorzenił się w Anglii, ale zawsze czuł się Polakiem i zawsze to, co w Polsce było dla niego najważniejsze. No przykra sprawa, że nawet kiedy był taki obywatel, nie wiem czy jest teraz jeszcze, że po 50 latach po obronie doktoratu jest takie jeszcze honorowe odnowienie. Tak, odnowienie doktoratu na uczelni. Chyba się zdarza, ale nie wiem czy w każdym przypadku. No więc wtedy, kiedy miał 50 lat swojego doktoratu Bauman, to był obyczaj warszawskiego przynajmniej uniwersytetu, prawda, tam gdzie kończył studia Bauman. No i wiesz, że uczelnia nie doprowadziła do tej uroczystości. Uniwersytet Warszawski nie doprowadził? To dziwne, że akurat oni nie. No nie, no akurat wiesz, była wtedy nowa zmiana w polityce polskiej i po prostu nie doprowadzono do tego i nie odnowiono mu tego, to nie było odnowienie, jakoś to się tak nazywało, prawda? Ale no takie, taka uroczystość związana z wielkimi absolwentami i z wielkimi twórcami i podobno jego dorobek naukowy na to nie zasługiwał, co już w ogóle w argumentacji po prostu wydaje się śmieszne.
Tak, no zarzucano mu takie nienaukowe podejście do sprawy, takie eseistyczne, ale ja sobie akurat to chwalę, bo ja pewnie bym Baumana, mimo że mam wykształcenie filozoficzne także, ale pewnie bym Baumana nie czytała, a w związku z tym, że właśnie tak eseistycznie pisał, to kilka jego książek przeczytałam, przyswoiłam i nieźle mi się doczytało, mimo że nie ze wszystkim się zgadzam, raczej bym powiedziała, że z większością wniosków jego się nie zgadzam. Ale no, widać, że Artur Domosławski bardzo lubi swojego bohatera. Książka jest świetnie napisana. To jest nie tylko opowieść o Baumanie, to jest opowieść o Polsce, o życiu naukowca, życiu takiego, no, takiego nowatora, prawda, takiego awangardzistę, który wprowadza zupełnie nowe myśli. Przecież on jako 80-letni mędrzec był wielkim inspiratorem dla bardzo wielu młodych naukowców i to się ceni, bo raczej 80-latkowie już jednak schodzą z areny. No więc książkę polecam. Ona niby jest gruba, ale to jest dobre pióro i warto przeczytać. Z fajką, palił strasznie, jak komin od 16 roku życia, wściekły, wkurzony na wydawców papierosów, którzy umieszczają, ja nie jestem pewna, żeby nie było, że zachęcam, nigdy nie paliłam, nigdy nie miałam tego nałogu, ale Bauman zawsze kpił z autorów tych wszystkich rysunków umieszczanych na pudełkach z papierosami, mówi, ja palę od 16 roku życia, a dożyłem 90. No to taka puenta, świetnie napisane, dużo anegdot, dużo historii z życia wziętych, ale także na przykład omówione najważniejsze książki Baumana, czyli taka naprawdę niezła robota. Gratulacje, bardzo polecam tę książkę. Ciekawa bardzo sprawa. Ja z Baumanem troszkę miałem ten problem, że tak nie do końca kupowałem tę jego płynną rzeczywistość. Czasami mi się to wydawało takim pójściem na łatwiznę, no bo tak to możemy w zasadzie wszystko sobie wytłumaczyć, ale... No ale to też właśnie powiedziałam, nie zawsze, raczej powiedziałam, że rzadko bym się z nim zgadzała, ale na przykład tutaj mam takie, sobie przygotowałam takie książeczki Tożsamość Baumana, globalizacji oczywiście, no i właśnie ta kultura w płynnej nowoczesności, prawda? I no muszę przyznać, że z tego korzystałam, nawet parokrotnie, kiedy prowadziłam zajęcia. Więc... Ciekawe, kogo Artur Domosławski teraz weźmie na tapetę. No pewnie znowu poczekamy jakieś 10 lat, ale kibicuję, bo naprawdę jest mistrzem w tych biografiach, nie? No i ta o Kapuścińskim i teraz ta o Baumanie. Czy jeszcze tę pierwszą wersję Kapuścińskiego, tę nieokrojoną? Tak, czytałam tę pierwszą, ja tej drugiej nie czytałam, tak, ja czytałam tylko tę pierwszą, tak, bo od razu sobie kupiłam i od razu przeczytałam. Okej, okay. Ja cię znów będę męczył literaturą gatunkową. Mhm. Taka ponura książka. Pamiętasz Indianę Jonesa? Pewnie, że pamiętam. Była Świątynia Zagłady? Tak, pamiętam. To są te klimaty, bo to jest ta taka okładka właśnie ładna. Widać tu już Bogini Kali. Bo to jest Simons, to jest jego debiutancka książka Pieśń Bogini Kali z 1985 roku, teraz wznowiona w Polsce. Drugie wydanie, ale o pierwsze można zapomnieć, bo było edytorsko i translatorsko daremne. Dan Simmons jest bardzo ciekawym autorem, bo to jest osoba, która pisze powieści gatunkowe, ale w przeciwieństwie do większości autorów gatunkowych, on pisze w dwóch konwencjach. On pisze albo horrory, albo pisze fantastykę. I trudno nawet powiedzieć, w której z tych form jest lepszy. W Polsce on się bardziej przyjął jako autor jednak fantastyczny. No to były sukcesy jeszcze z lat 90., gdy jego słynna dylogia Hyperion była tłumaczona, potem jej kontynuacje, potem inne książki, a w międzyczasie gdzieś horrory też się pokazywały, no ale ludzie kręcili nosem, bo jak to jest ten Simmons od tego wielkiego Hyperiona i on tu nagle nam będzie jakieś opowieści, prawda, grozy serwował, no serwuje i to znakomite. Jedna z nich nawet ostatnio jako serial była, Terror się nazywało, takiej, która skończyła się też nieciekawie. Ja tego autora bardzo lubię. Myślę, że tobie by się spodobał z jednego względu, bo to jest autor, który w ogóle zaczynał jako nauczyciel języka angielskiego i bardzo mocno jego twórczość jest osadzona właśnie w dorobku, w kanonie literatury światowej. Hyperion i Endymion, te jakby dwie dylogie składające się na jeden wspólny cykl, to jest oczywiste odwołanie do Johna Keatsa, ale nie brakuje też u niego powieści, która na Wydrążonych ludziach Eliota była oparta. Tu też bohaterem jest pisarz, który z kolei gdzieś w kulturze indyjskiej szuka jakichś tam
rozmaitych rzeczy, o czym za chwilę powiem. Natomiast ta jego, on tą literaturą widać żyje i to nie jest dla niego pretekstowe, on potrafi czasem ją zupełnie w niesamowity sposób ożywić, przedstawić konwencję, o właśnie, nie wiem, jego dylogia Ilion na przykład, to sytuacja, gdzie jakaś super zaawansowana technicznie ludzkość w roku tam którymś odtwarza na Marsie wojnę i wojnę trojańską. Są podział normalnie na Trojan, na Achajów, gdzieś to wszystko się dzieje. Niesamowita historia w ogóle, taka jeśli chodzi o poziom wyobraźni. Na tym tle Pieśń bogini Kali to jest książka stosunkowo skromna, bo to jest narracja na 270 stron, jedna historia. Bohater notabene polskiego pochodzenia, Robert Łuczak, jest pisarzem i agentem literackim pracującym dla takiego podrzędnego trochę czasopisma, który przyjeżdża do Kalkuty i tam ma odnaleźć pewnego autora indyjskiego, bardzo znanego ucznia Tagorego, który generalnie podobno zaginął, a teraz nagle się znalazł. I to jest dla wszystkich bardzo dziwna sytuacja. Napisał nowy wielki poemat i nasz bohater przyjeżdża do tych Indii, przyjeżdża do tej Kalkuty, żeby ten poemat przejrzeć. I jeżeli będzie dobry, opublikować go właśnie w prestiżowym jakimś tam czasopiśmie. No i oczywiście nic nie idzie dobrze, jak się okazuje. Kończy się to w ogóle, no to jest horror, co tu dużo mówić. Nie będę mówił, jaki jest jakby splot fabularny. Wyznawcy bogini Kali oczywiście odgrywają tu rolę, którzy mają swój plan, sama bogini też się tu pojawia, ale jest też jakiś Tem Krishna, który trudno powiedzieć, czy bohaterowi pomaga, czy przeszkadza, też jest kluczową postacią. Dziś ta książka, mam wątpliwości, czy mogłaby być w ogóle opublikowana, bo ona jest bardzo mocno niepoprawna politycznie, jeżeli chodzi o obraz Indii, który tu jest opisany. To jest obraz jednoznacznie negatywny. Ta Kalkuta to jest tam siedlisko wszelkiego zła. Pierwszych 80-100 stron to jest jak on Europejczyk z korzeniami europejskimi, później mieszkał w Ameryce, ląduje w Kalkucie, tam się spóźniają samoloty, tam jest tłok w autobusach, ta tłum tych ludzi, to wszystko go po prostu przeraża. To jest opisane jak, to jest opisane jako takie piekło na ziemi troszkę. Jak mówię, teraz chyba taki opis by już nie przeszedł wydawcy, bo jest, no, jest niesprawiedliwy też, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, ale no, magnetyczny na swój sposób. Kończy się to źle dla bohatera, kończy się to źle tak naprawdę dla większości ludzi w tej książce, ale jednocześnie ostatnie kilka zdań to jest najwspanialszy katarzis, jakie można uzyskać w literaturze, te kilka ostatnich zdań, które Simon skreśli. Bardzo, jak powiedziałem, taka hipnotyzująca literatura, osadzona w tej, te Indie są tam przekonujące. Ja nigdy nie byłem w Indiach, tyle wiem, co gdzieś czytałem, czy właśnie zobaczyłem, jak Indiana Jones, prawda, był, czy jakieś takie, jakieś kulturowe wzorce, prawda, które gdzieś wszyscy mamy wdrukowane. Wydaje mi się być to bardzo wierne, bardzo przekonujące. Oczywiście pewnie wyostrzona jest percepcja. Jedne fakty są troszkę wyśrubowane, inne podane nieco inaczej, tak samo klimat. No możemy gdzieś pewnie operować półcieniami, on tu półcieniami nie operuje ani trochę. Bardzo ładnie napisana proza, stylistyczna. Gdzieś tam są jakieś fragmenty tych poematów, no bo Pieśń bogini Kali to jest poemat, o który tak naprawdę się rozchodzi, żeby dotarł do jak największej ilości ludzi. A po co, no to już zostawiam czytelnikom. Z wydawnictwa Vesper jeszcze tak dodam, bo to bardzo cenne wydawnictwo, ono wydaje klasykę powieści grozy w Polsce, w zasadzie cały kanon już wszedł dzięki nim, teraz zaczynają też polskich autorów promować, to są zawsze śliczne książki. I ta Pieśń bogini Kali, ona też jest taka ładna, czarna, taka lekko matowa, ta Kali nam tu błyszczy, choć no urodą to ona nie grzeszy, umówmy się. Ale generalnie sama powieść jak najbardziej godna polecenia, dobrze, że wreszcie to trafiło. I to jest zaskakujące, bo to jest debiut Simonsa. To jest autor, który debiutował taką książką. Coś niesamowitego. Nie to, że później nie był też dobry, ale tak dojrzały debiut. Można się zastanawiać, czy ktoś by się pod niego nie podszywał. Teraz by pewnie byli redaktorzy sceptyczni, nie? Czy ktoś pod pseudonimem nie pisze albo coś. A tu proszę. Ale lata 80. ubiegłego wieku takie były. Zwłaszcza w literaturze gatunkowej. No muszę ci powiedzieć, że jak zobaczyłam nowości wydawnicze, bo tak sobie przeglądałam, to ja od razu tak czułam, że ty weźmiesz tę książkę, też ci to pisałam. Nie wiem dlaczego miałam taką intuicję, mówię, o, to jest akurat dla Pawła. No, ale mówisz, że mi też by się podobała. No, tego to nie wiem, natomiast na pewno by cię zaciekawiła. No to muszę też moją serknąć, no ja lubię realizm taki magiczny, prawda, lubię takie skomplikowane właśnie na granicy fikcji, fantastyki, historie. Rzeczywiście lubię, bo nie wierzę, że ten świat jest taki jednostronny i taki prosty, taki zero-jedynkowy. Bezpieczny. Tak, bezpieczny. Nie. Ta magia jest w tym świecie i właśnie taką książkę też przeczytałam. To jest też debiut, tym razem polski pisarz Robert Nowakowski.
Ojczyzna Jabłek, wydawnictwo literackie to opublikowało. Też piękna okładka. Okładka jest przepiękna i bardzo symboliczna, bardzo znacząca, bardzo oddająca historię tutaj opowiedzianą, bo proszę zauważyć tutaj te jabłka i tam jeszcze jakieś czerwone owoce, to nie wiem czy to jarzębina, czy głuk, one są zbryzgane ziemią, prawda? Zbryzgane czernią i to ma swoje znaczenie w tej opowieści. Historia się zaczyna, to jest historia dwóch rodzin i jednego Żyda. Rozpoczyna się po zakończeniu II wojny światowej. Te rodziny to rodzina Bojków i rodzina no niby Łemków, ale oni na siebie mówili Rusnacy. Oni twierdzili, że nie są Bojkami i nie są Łemkami, tylko Rusnakami. Zresztą tam w tych Bieszczadach to każda wioska właściwie to było inne plemię, każda wioska mówiła troszeczkę innym językiem. No i po II wojnie światowej ta straszna historia, która przetoczyła się, prawda, w tamtych okolicach, no doskonale to z historii wiemy. Robert Nowakowski używa tego tła historycznego, ale raczej opowiada o historiach ludzi. A szczególnie właśnie o tych dwóch rodzinach, rodziny z Bereżnicy Niżnej i rodziny z Pasika, tacy rabikowie, którzy właśnie dodatkowo ukrywają Żyda Mojzesa w swojej takiej piwniczce, takiej ziemiance. Wprowadza dużo takiego klimatu też magicznego Nowakowski i to związane jest z tym Żydem, ale także właśnie z tymi Bojkami i Łemkami, no bo tam są jacyś chmarnicy, którzy odczyniają burze, prawda, no chodzą od wsi do wsi, jakieś takie też dziwne stwory, no a Mojzes, ten Żyd, który po prostu poprosił o schronienie w czasie II wojny światowej, ma niesamowitą cechę, po prostu umie rozmawiać ze zwierzętami. Te zwierzęta do niego lgnią, to jest hasycki Żyd, czyli ten klimat się tutaj pojawia, tak? I może to jest trochę tu udziwnione, może niepotrzebnie wprowadzone, bo autor tak jakby sobie rozwija prawo do jednak oddania realiów tamtych czasów, ale mi się wydaje, że nie, że to nie przeszkadza w tej opowiedzianej tutaj historii. No i koniec II wojny światowej, wiemy, co się działo wtedy w Bieszczadach, prawda, bandy UPA, partyzantka Akowska, NATO wojsko polskie, NATO wojsko sowieckie i właściwie obojętnie, które wojsko się pojawiało w tych wsiach opisywanych, no to była katastrofa, ludzie uciekali, próbowali się chronić, kryć, obojętnie kto nadchodził, bo dla Rosjan oni byli Polakami, dla Polaków oni byli Ukraińcami, prawda? Więc dla Ukraińców to byli też Polacy, więc po prostu katastrofa była, z każdej strony ich czyhała. No a potem koniec lat 40., początek 50. i przesiedlenia i wyrzucanie tamtych rodzin, bo to były wsie, na terenie których miał powstać Zalew Soliński, który powstał zresztą. Ja bardzo lubię nawet żeglować i lubię te tereny, ale trzeba było tych ludzi przesiedlić. No i trafiają, bo starano się ich rozrzucić, żeby nie tworzyć tej społeczności znowu takiej zamkniętej. Gdzieś tam na tych ziemiach, nie lubię nazwy odzyskanych, bo dla mnie to żadne odzyskane ziemie, tylko po prostu no, po traktacie najpierw w Jałcie, a potem w Teheranie, prawda, przydzielone do terytorium polskiego. I gdzieś tam zostali rozrzuceni. Jedna rodzina trafiła w okolice Mazur, druga rodzina trafiła na Dolny Śląsk, skąd inąd mi bardzo bliski, no i zaczyna się takie dziwne ich tam życie, wegetacja właściwie. Oni trafili tam w ostatnim części, prawda, byli już ostatnimi ochotnikami, im się przytrafiły te najgorsze domy, domostwa, jakieś tam gospodarstwa, czyli napiętnowani byli od samego początku. A no prawdą jest, że nie wiedzieli, do czego służy toaleta, bo nie mieli z czymś takim do czynienia, tak troszeczkę po omacku, nie byli wykształceni, po omacku błądzili w tej nowej rzeczywistości, no i nie dostosowali się do niej. I duży procent z nich wróciło,
i jedna z tych rodzin wraca i daje się zalać w tym zalewie sandomirskim. Ten zalew powoli był zalewany, czyli ta woda była powoli tam wpuszczana i oni to czuli i dali się zalać, bo oni stwierdzili, że no obojętnie gdzie ich przesiedlą, i tak będzie źle. Klimat tego PRL-u, wiesz, w latach 50. jest tutaj oddany, początku 60. i naprawdę bardzo skomplikowane losy tych ludzi. Ojciec na przykład za to, że nie pozwolił zgwałcić przez żołnierzy polskich, tych wyzwolicieli, swojej córki, trafia do obozu na przykład w Jaworznie tuż po II wojnie światowej. Wraca taki pokiereszowany z tego obozu, że nie potrafi już egzystować ze swoją rodziną. Jeden z braci jednej z głównych bohaterek Niny Ores, który przystępuje do UPA, też taki pokiereszowany z tej wojny powraca, że jak ona wraca na te tereny właśnie Zalewu Solińskiego, to grasuje tam pół przytomny, pół oszalały, pijany cały czas, kradnie, wszystko przepija. A więc taki świat właśnie tak zniszczonych ludzi. No ciekawa historia, ma swoje takie błędy, ale to jest w końcu, czyli błędy, takie no, są momenty, ale to jest w końcu debiut. Trzymam kciuki za autora, no wziął się za no, kawał dobrej historii, byle tak dalej, tak, czyli Robert Nowakowski, Ojczyzna jabłek, pierwsza powieść tego pisarza. Zawsze szanuję za debiuty te kilkaset stronicowe co najmniej, prawda, bo to tak chyba 400-500 stron. Tak, tak. Tutaj 400 stron. No. To odważny autor. Tak, tak. Debiut sagowy troszkę, można powiedzieć. Tak, tak. Opowieść dwóch rodzin i tego Mozesa. O, jeszcze takie piękne historie tego Żyda. Tam trochę było właśnie błędów takich, że no, trochę znam tę historię polskich Żydów, trochę było błędów rzeczowych, no bo na przykład no, raczej nie do Wałbrzycha by się udał, kiedy chciał wyjechać z Polski, tylko do Wrocławia, prawda? No tak, więc a tam, ale to jest też tak fajnie opowiedziane z klimatem. No zresztą powieść nie musi być oparta w 100% o realia i fakty historyczne, prawda? Nie przesadzajmy z tym researchem. Tak, no, tak. Jest tutaj najistotniejsza. No to literatura dla młodzieży, Paweł. Okay. To ja mam taką młodzieżową dla nastolatek i nastolatków technicznych. To jest książka Projekt Hail Mary. Autorem jest Andy Weir, który parę, a może już paręnaście lat temu, nie pamiętam, zrobił zamieszania swoją powieścią Marsjanin. To była taka dziwna książka, która była wydana, jeśli dobrze kojarzę, własnym sumptem autora i ona się okazała takim zupełnie spontanicznym, oddolnym sukcesem czytelniczym. Dopiero potem autor, że tak powiem, został przytulony przez oficjalne jakieś tam kręgi wydawnicze. Natomiast jakby z takiego self-publishingu niemalże wyrósł. Marsjanin to była historia, która była taka nietypowa jak na science fiction, bo to było o takim Robinsonie Crusoe na Marsie, nie? W gruncie rzeczy taka historia opowiedziana już 100 razy by się wydawało. Dziwne, że co akurat chwyciło tym razem, no bo to jest właśnie czasem niepojęte, dlaczego temat, który by się wydawało, jest już zgrany, już ktoś to zrobił lepiej, a nagle on odnosi sukces. Autor jest sławny, sprzedaje miliony egzemplarzy, robi się film z hollywoodzkimi gwiazdami. Potem była druga powieść Weira, Artemis, ona była taka sobie, nie była zła, ale to było takie troszkę mniejszy ciężar gatunkowy, można powiedzieć. No i teraz jest właśnie ten projekt Hail Mary, który jest w koncepcie znowu banalnie prosty, bo to jest sytuacja, że grozi niebezpieczeństwo. Trzeba ratować świat, mówiąc wprost, Ziemię. No i jest misja ratunkowa i zostaje z niej jeden człowiek, tylko na sęk w tym, że wskutek pewnych rzeczy, których nie zdradzę, dlaczego tak się dzieje, on na początku nic nie pamięta. I on musi w ogóle ogarnąć, skąd się wziął, co tak naprawdę umie, jakie niebezpieczeństwo czyha i jak do tego wszystkiego podejść. To jest taka jego ewolucja, on dochodzi do swojej wiedzy, dochodzi do tego, co właściwie musiałby zrobić, co może zrobić, ile ma czasu, jak to wszystko wygląda. I to jest taka powieść, powiedziałbym, pozytywistyczna. Ona to jest gatunek young adult, czyli ci młodzi dorośli, natomiast niekoniecznie ci już najmłodsi dorośli, bo tu jednak jest troszkę takiej, jak to się ładnie mówi, zrzuty informacyjne są dość częste. To jest, jeśli pamiętasz, lektury o Tomku Wilmowskim, nie? Niby Tomek Wilmowski chodzi, biega, strzela, ale za chwilę przez dwie strony jest opis jelenia syberyjskiego, który gdzieś tam jest. No tu nie jest aż tak źle oczywiście, ale są te takie czasem ciekawostki z tych nauk ścisłych, fizyki,
z chemii, z geologii, bo autor się na tym całkiem nieźle zna. To jest poziom, jak na popularyzatora, bardzo okej. I to jest takie wernowskie, powiedziałbym. Mamy człowieka, on ma jakąś wiedzę, ma jakieś takie, właśnie to miałem na myśli, mówiąc o takim pozytywistycznym przesłaniu. To nie jest jakiś nihili, że a co zrobimy, może nas ocalić jakieś tam, prawda, nie wiem, jakieś tylko new age'owskie sprawy. Nie, to jest twarda, solidna nauka w służbie człowieka. Człowiek, który ma konkretną wiedzę, nie boi się, wie o co chodzi, jak tylko gdzieś tam się upora z pewnymi rzeczami związanymi z obiektywnymi rzeczami, no to mamy jakiś tam happy end, który jednakowoż nie jest tu taki do końca oczywisty, bo tutaj parę jest twistów fabularnych, które przyznam, niektóre przewidywalne, inne były dość zaskakujące, ale to jest właśnie fajne. To jest coś takiego, mamy człowieka, który się bierze za te wszystkie problemy, jest dobrze wyposażony, mamy to takie właśnie, nie wiem, humanistyczne to jest w gruncie rzeczy, takie coś jak Interstellar był Nolana, nie? Że mamy tych ludzi, którzy gdzieś tam nie są już tacy całkiem daremni, bo jednak tutaj, prawda, z jednej strony płaskoziemcy, antyszczepionkowcy i tak dalej, ale jest to warte, że mamy te nauki i to jest coś konkretnego, z czego możemy korzystać i warto, żebyśmy o tym pamiętali, choćby przez to jest to dobre w książce Weira, że on tym młodym ludziom, którzy to będą czytali, przypomina, hej, ta nauka coś znaczy, to nie jest tak, że my jesteśmy coraz głupsi, raczej tego nie wykorzystujemy, ale to cały czas jest i czeka na odkrycie, a że fabuła gna do przodu niesamowicie, to może jakiś paru młodych inżynierów znów zainspiruje. No to życzę tego, a ja mam niesamowitą książkę. Pamiętasz Reksia? No ba. No, tak. Szczerze mówiąc, nawet jestem teraz w Bielsku Białej, bardzo blisko Muzeum Filmów Krótkometrażowych. No, byłam w tym muzeum, byłam parę lat temu, 2 albo 3 lata temu, trzy, cztery, przepraszam, bo pandemia przecież, 3-4 lata temu, w ogóle bardzo Bielsko-Białe miło wspominam. Tak, no więc wraca do łask Reksio, ja nie wiedziałam. No, tak, ja nie wiedziałam, że takie książeczki powstają, prawda? I okazuje się, że tak. I to w Empiku Leszczyńskim znalazłam kilka historii o Reksiu. Jest wersja z takimi tymi kartonowymi karteczkami. No i jest wersja już papierowa. Ja wybrałam tę papierową, no bo dla 3-latka to już coś takiego się nadaje. I akurat wybrałam, bo są różne tytuły, wybrałam Reksio Księga Wiedzy. Wiesz, kto jest autorem pierwszego wizerunka Reksia? Nie. Lechosław Marszałek. Lechosław Marszałek. Powinienem wiedzieć, on mi się zawsze z tym mylił. Tam był ten Lechosław Marszałek, ten Otokar Galcy, tak? Tam. Tak. Reksio stemplował te... Tak, no Lechosław Marszałek, no twoje ale to przypadek zupełnie. Z tym, tak, no zdaję sobie sprawę, ale twoje nazwisko, a ilustracjami tutaj na okładce Helena Filek Marszałek, więc nie wiem, być może córka pana Lechosława. No i to akurat jest Księga Wiedzy, czyli też tak korespondujemy troszeczkę i rzeczywiście Reksio przechodzi przez cały rok, bo tutaj na 4 pory roku podzielona jest ta historia, no i się dowiaduje, na przykład latem, bo to jesteśmy bliżej, jak w ogóle tęsknie, jak tam się sadzi roślinki, prawda, dowiaduje się, jak można zrobić mrożoną herbatę, co to znaczy być spragnionym, dowiaduje się, tam szuka jakichś kwiatków w ogrodzie, dowiaduje się, czym jest piasek i co można z tego piasku zrobić, jakie są owoce leśne, prawda, uprawiane przez człowieka, potem jesienią już tworzy zielnik liści, no i tak idzie, z tą książką można rzeczywiście wędrować z takim 3-, 4-, 5-latkiem i rzeczywiście inspirować tą książką, inspirować go do jakiejś no, współpracy i odkrywania tego, co jest dookoła nas, tego, co jest w naturze. No bardzo ciekawie zrobiona, no wspaniale oczywiście zilustrowana historia. Myślę, że warto. Niedługo Dzień Dziecka to zachęca. Ale świetny pomysł w ogóle z takim... Tak, z reaktywacją tego. Nie? No, remake'iem można powiedzieć. Tak, Reksia, nie wiem, tak. Czy pamiętasz parę, bo akurat wtedy mój syn był na tym etapie, jak mu jakąś próbowałem wybrać książkę, jak miał te, że już był troszkę za duży na obrazkowe, a jeszcze nie do końca tak z tym czytaniem było i wtedy było akurat chyba Znak wpadł na ten pomysł, że oni opowieść o Bolku i Lolku wypuścili nowe. I
że tam pierwsze dwa tomy były z nami, Rafał Kosik pisał i bardzo, bardzo fajni, tacy popularni autorzy też. Dwa pierwsze tomy były fantastyczne, potem już tak troszkę ta seria się zaczęła robić dziwna, znaczy dziwna, no po prostu troszkę słabsza literacko, bo te pierwsze były znakomite, bardzo wysoki może był początek tej serii pod względem jakości. Natomiast no też było to fajne, że oni tych bohaterów odkurzyli, nie? Tak, i ja tutaj też mi się to bardzo podoba, to jest, tym bardziej, że to jest naprawdę bardzo kolorowa historia. Wydawnictwo Papillon to wydało i naprawdę kibicuję, bo już czytam taką książeczkę, zakupiliśmy i no mam nadzieję, że to się też będzie fajnie rozwijać. No i są jeszcze te z tymi twardymi kartami, czyli dla jeszcze młodszych dzieci, prawda? No to trzymam kciuki, kibicuję, bardzo mi się to podoba. No tak. Tak, Reksio, jak zwykle na tak. Mi się bardzo podoba ta kreska Reksia. No. No cóż, to skończyliśmy naszą dzisiejszą opowieść. Skończyliśmy, bo się ciemno zaczęło robić. Tak, chmury nad Lesznem. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję, Pawle, za piękną opowieść. Dziękuję Państwu bardzo. Dzięki, Małgorzato. Do zobaczenia.